Głównym takim motywem czy tematem, no, można powiedzieć, jest, że tak powiem, przyjęcie obcego, kogoś obcego do pewnej społeczności. No i z tego oczywiście wynikają różne komplikacje i tak jak pani wcześniej powiedziała, między innymi z jednym z tematów, że tak powiem, jest to, że ta zależność coraz większa, czyli poczucie władzy, coraz większej władzy nad tą osobą, którą się tu przyjęło, no powoduje po prostu jakąś degradację tych ludzi. Czyli ta władza no, w sposób bardzo taki no, destrukcyjny jakby działa na ludzi. Ludzie, którzy... Także ta granica między tym dobrem, złem, tym okrucieństwem jest bardzo płynna. I temu się po prostu próbuję to przypatrzyć, zadać sobie takie pytania, czy to jest, czym dzisiaj jest przyjęcie obcego, co to znaczy, czym to jest dla nas. W tej chwili trudno mi powiedzieć przed premierą, czy ta sztuka może wzbudzić kontrowersję. No, myślę, że temat jest na tyle silny i jakby aktualny, że myślę, że to... Że, czy kontrowersje, nie wiem, ale na pewno jest to silny temat i ważny w dzisiejszym, jakby no, w tych czasach, w których teraz żyjemy. Wiadomo, każdemu reżyserowi, każdemu, wydaje mi się, twórcy, czy w ogóle nam wszystkim tutaj zależy na tym, że no, dotkniemy tu czegoś, dotkniemy tu, tak jak wcześniej powiedziałem, już, takich istotnych rzeczy, jak moralność, jak współczucie, czym to jest dzisiaj, czym jest miłość bliźniego, no tak jak wcześniej mówiłem, jak sam się zastanawiałem nad tymi słowami, dzisiaj jakoś tak, jak nawet je wypowiadam, to mam wrażenie, jakieś takie archaiczne się stało, jakieś takie no, strasznie przewartościowane i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to są takie pytania, z którymi się zmierzamy i próbujemy je zadać sobie przede wszystkim, no i wiadomo ludziom, którzy tutaj z nami tu będą.